29 sierpnia 1943 roku członkowie ukraińskiej powstańczej armii oraz chłopi ukraińscy ze Stanisławowa, Stawek i Kracia wyłapali pozostających w miejscowości Polaków i wymordowali ich nad uprzednio wykopanymi dołami. Pierwsza ofiara, Piotr Bramiński, została przycięta piłą. Pozostały zapalone siekierami. W ten sposób zamordowano około 150 osób. Ucieczką uratował się Franciszek Pobrzycki. Przeżył także kolejny. Panie Zniczy, nie będziemy śpiewać hymny, bo ja widzę, że to są wszyscy po tych krokach za satami, tak samo jak ja się tam jeżdżę. Proszę. No to w takim razie zaczynamy od hymnu. Uwaga, do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła i my żyjemy. Co na obca przemoc dzieła, żal odbierzemy. Nasz nas on rozli, w ziemi morskiej do Polski. Za twoim przewodem złączyć się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączyć się z narodem. Przewodem złączyć się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi łoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączyć się z narodem. I teraz, jeżeli te człowieka mają jeszcze jakieś znicze, o, proszę bardzo, teraz zapalamy wszystkie znicze i jest. Do samego miejsca i chwili krótka poezja patriotyczna. Sen. Sen na Polsce niepodległej, jak sakrament w sercach planu. Na fundament krwawa cegły niósł swój naród z krwawych ciał. A gdy krzyk gdzieś niebo pije od Bałtyku do Tatr brzmi, to dlatego Polska żyje, że narodzie żyjesz ty. Dziękujemy za ten wiersz. Lecz dla nas to święci. Jak wdzięczność i pamięć zachować? Odnaleźć ich kości, modlić się i pościć, by Polskę ich marzeń zbudować. Dziękuję. Odnaleźć ich kości to rzeczywiście problem. Problem, który eskaluje, z którym mamy do czynienia już od drugi rok chyba. I to jest ważne, żeby odnaleźć ich kości, odnaleźć miejsce, odnaleźć kości, złożyć w jakimś miejscu godnie po chrześcijańsku, postawić krzyż, żebyśmy my, ich pokolenie, jadąc tam, mieli wyznacznik, że tu jest krzyż i tu, na tym krzyżu, zapalić światełko pamięci. Dziękuję. Cześć i chwała bohaterom! Dobra grupa tego bohaterstwa, kolejną grupę, to jest Wołynia, zapomnianą, to członkowie samoobrony. Gdyby nie samoobrony na Wołyniu, strach pomyśleć, o jakich dzisiaj mówilibyśmy cyfrach. Po samoobrony na Wołyniu stawiały pierwszy opór ukraińskiej powstańczej rodzinie z korzeniami kresowymi, ale nawet jeżeli nie ma, to wcale to nie jest takie ważne, bowiem wszyscy mamy korzenie sięgające II Rzeczpospolitej, a więc jakie? Polski kresowy. Po tym, co powiedział tutaj Potemek, nie pamiętam pana nazwiska, Pan Sendecki, to chciałoby się dzisiaj powiedzieć tylko, że o prostą pamięć wołamy dziś do ciebie. Jest to wiersz Józefa Węgrzyna.
Nie da się przeliczyć na giełdowe akcje Duna i Wonowy, Jamy i Miłości, krzyży rozrzuconych przy drogach do Polski i ceny rozwłóczonych po historii kości. Gdy cię zapytają, kto ty jesteś, ci, co twoje serce jak psa tresowali, popatrz za siebie. 1000 lat historii. Duma i pamięć może cię ocali. Posłuchaj szumu naszych polskich skrzydeł, niech opowiedzą ci o orlim trudzie, tym spod Kierchowy, Wiednia, Chocienia i Wolynia. Sławie i Bogu, ojczyźnie i cudzie, o zniewoleniu w dramacie powstań, i o tęsknocie bolesnej jak rana, i o wolności cudzej oraz naszej pełkich chocie podłego tyrana. I o nadziei, która szła o kulach do matki Polski przez śnieżne buławy i przez brzozowe lasy pod Katyniem i przez śmiertelne wyznanie odwagi. Dziś po prostu pamięć wołamy tylko do ciebie i o uczciwość serca i sumienia. Tyś dług, co niesiesz w krwi twych ojców, oddał jak tobie przeszłe pokolenia. Ja dodam od siebie, bo pokolenia odchodzą w przeszłość, lecz pozostały po nich ślady na ziemi i żeby go nie zatrzeć, dziś tu jesteś. Otóż to nie są ani Ukraińcy, ani w ogóle Słowianie, tylko pięć. Oni mordowali swoich tak samo, tylko mniejszej ilości, no bo większość ze strachu, bojąc się okrewnych, musiała wykonywać ich rozkazy. Nie było gorszych zbrodniarzy, powtarzam, nie było gorszych zbrodniarzy, bo już spod ręki SS czy NKWD była szansa wyjścia organów bezpieczeństwa. NKWD, a z ich ręki nie można było wejść, ponieważ tak sprawdzali swoich, po spektach słowetnych. Pamiętajcie Państwo, że banderowcy, którzy wymordowali Polaków, to była frakcja OUN-UPA. Melnikowcy, jak i teraz Duba Borowiec, to chodzi tutaj o OUN, to się nazywało, muszę sobie przypomnę, teraz Duba Borowiec pisał listy do Chimowy Szuchowicza, one są zachowane. To jest po prostu znana sprawa o tym, żeby nie mordować Polaków. I tak samo Melenkowski. No to ich wybili, a jego żonę zamordowali. Właściwie praktycznie żadnego wpływu te frakcje nie miały. Ja nie mówię, żeby ich usprawiedliwiać, ale co oni wyrabiali sami? Oni w Wojewodzie w 1943 roku powiedzieli, nasz integryzm, integrystyczny, nadstrzawinizm, czyli nacjonalizm, powiedzmy tak oni go nazwali, optymistycznie, ma doprowadzić do wyniszczenia innych narodów, które nie należą do czystego narodu ukraińskiego. No proszę pamiętać, że oni podpisali pewną umowę. Mianowicie ta umowa dotyczyła, że oni będą do końca służyć III Rzeszy, do ich zwycięstwa, a Himmler ich, jak i białych Kozaków, to przykro, co powiem, tak było, jak i niektóre narody Kaukazu uznali za Gotów, za narody wojowników, które będą nadzorcami nad Słowianami. Więc myśmy dla nich nie byli na ich poziomie rasowym, tylko najniższym, bo okazywaliśmy współczucie i słabość. To oni wcześniej robili. Mordowali Polaków uznania mojżeszowego, radzieckich jeńców, potem nas, Czechów i inne mniejszości. To w ogóle nie są Ukraińcy, to jest jasne. To nie ma nic wspólnego z wiedzą. To jest sekta szowinistów, którzy dzisiaj w dziwny sposób mają wszędzie pomniki u samego naszego sąsiada. Ja takiego kraju nigdzie nie widziałem. Żeby najgorsi zbrodniarze, których było 25 tysięcy na Wołyniu i reszta to byli wykonawcy, bo swoich zamordowali 80 tysięcy. Podaje się, że oni w sumie zamordowali 350 tysięcy ludzi. Przepraszam bardzo, no, o czym my rozmawiamy? To nie są żadni Słowianie, to nie są żadni chrześcijanie, to są naziści, to jest nowy typ człowieka, który budował Himmler, Hitler i tak dalej. W związku z tym nie ma co mówić o Ukraińcy, to nie są Ukraińcy. To nie są Ukraińcy. W związku z tym mówimy o nich, że są Ukraińcy i każdy, kto się do nich odwołuje i stawia im pomniki, nie jest żadnym Słowianinem, nie jest żadnym Ukraińcem, a jest zwykłym nazistą. I zdrajcą. Czołem wielkiej Polsce, co oczywiście nasze sojusznika.
Panu, który tutaj pięknie, no to Pan jest marzy. No, ale dzięki temu Pan jest też wysoko w wzrostu, że jesteśmy tutaj. No. Ja teraz sprawa do tego Panu. Pan na imię? Pan Bogdan. No, dziękuję Panu bardzo, bardzo dobrze. Dziękuję. Przepraszam, chciałabym też zrobić zdjęcie. Thank you.